Strażnicy miejscy w Rudzie Śląskiej wręczają mieszkańcom mandaty. Nie chodzi jednak o nielegalne parkowanie czy niesprzątanie po swoim psie. Latem strażnicy rozdają bowiem mandaty zaufania. To bezpłatne bilety na miejski basen, które dostają osoby spotkane przez nich na niestrzeżonych kąpieliskach. Akcja została zapoczątkowana w 2005 roku, kiedy podczas kąpieli w miejscach niedozwolonych utonęło aż 5 osób. Karolina Komada. Pomimo zakazów, niestrzeżone kąpieliska co roku odwiedzane są przez osoby, które chcą się w nich ochłodzić. Często nie tylko zostawiają po sobie śmieci, ale przede wszystkim zagrażają swojemu życiu. Myślę, że to jest niebezpiecznie, ale ja też tak robię. Ale dlaczego pan tak robi? Dlatego, że jak jest woda, potrafię pływać i po prostu kąpię się, no. A czemu pan nie pójdzie na taki strzeżony basen, gdzie jest ratownik? Bo coś na strzeżonym basenie to kosztuje pieniądze, a tutaj to jest za darmo. Amatorów wrażeń na dzikich kąpieliskach odwiedza Rudzka Straż Miejska. Już po raz 18 strażnicy kontrolują stawy i wystawiają mandaty zaufania. Polega to na tym, że podjeżdżając, widząc pierwszy raz taką osobę, która korzysta z takiego nielegalnego kąpieliska, przeprowadzamy z nim rozmowę pouczającą, informujemy ich o zagrożeniach i w ramach jakby tych działań dostają mandat zaufania, który uprawnia do jednorazowego wejścia na basen odkryty przy ulicy Ratowników. Przy kolejnym zatrzymaniu grozi już mandat do 250 zł, jednak oprócz kary taka kąpiel może skończyć się o wiele gorzej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej dzięki tej akcji chce przypomnieć o możliwościach bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. To, że ktoś czuwa nad nami, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli nawet coś by się wydarzyło, bo na basenach takich, które są strzeżone, również są niebezpieczeństwa różnego rodzaju, ale cała ta kadra ratowników jest przeszkolona, jak udzielić pierwszej pomocy, zrobić to skutecznie i jak uchronić danego człowieka przed nieszczęściem, które może być konsekwencją takiego frywolnego korzystania właśnie z kąpieli. A oprócz bezpiecznego pływania mieszkańcy Rudy zachęcani są do wzięcia udziału w aktywnościach na basenie takich jak wodny aerobik lub zumba.